Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto, kochani, mamy już szóstą niedzielę w ciągu roku. Kolor szat oczywiście zielony. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii, którą Kościół na dzień dzisiejszy przygotował. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę już w swoim sercu, dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. Co nadto jest, od złego pochodzi. Kochani, ostre słowa samego Pana Jezusa. To ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. Co nadto jest, od złego pochodzi. Kiedyś pewien ksiądz profesor mówił po przeczytaniu tego zdania: niech się teraz mają na baczności wszystkie plotkarki i plotkarze. Bo tak jest. Pan Jezus wyraźnie mówi, co mam mówić, tak i nie. A są dzisiaj osoby, którzy lubią dodawać coś od siebie, przekręcać, przeinaczać, puszczać dalej w obieg. Potem niestworzone rzeczy z tego się słyszy. Kochani, ale to jest chyba wada każdego człowieka. Coś lubimy dodać, przekręcić, puścić dalej w eter. A Pan Jezus mówi, że nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie. Gdyby tak dosłownie było, gdybyśmy tylko odpowiadali słowami tak i nie, to też by nas pewno uznano za niespełna rozumu. Nie zna innych słów, ale Pan Jezus chce podkreślić, że jednak to, co mówimy, jest ważne. W innej Ewangelii czytamy, że to, co wychodzi z człowieka, czyni nas nieczystym. Nie to, co wchodzi, to, co wychodzi. Czyli też te wszelkie obmowy, plotki. To wszystko jest złe i nas czyni złymi. Bo jak słyszeliśmy w tym ostatnim zdaniu, co nadto jest, od złego pochodzi. Zły, czyli szatan, czyli zły duch, diabeł. Dlatego, kochani, trzeba uważać, co mówimy, gdzie mówimy, jak mówimy. Bo możemy kogoś skrzywdzić, oczernić, niesłusznie, a potem trzeba będzie krzywdę naprawić, trzeba będzie wszystko odkręcić, a już to nie jest łatwe. Jest takie powiedzenie, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. I pewnie tak jest. Dlatego to Chrystus podkreśla też w dzisiejszej Ewangelii. Mamy uważać to, co mówimy, jak mówimy, do kogo mówimy, ale też Chrystus jakby przypomina niektóre przykazania, które przecież Pan Bóg dał Mojżeszowi, wykute na kamiennych tablicach, i one obowiązują. Obowiązywały za czasów Mojżesza, obowiązywały za czasów Chrystusa, obowiązują dziś w XXI wieku i będą obowiązywały aż do końca świata. Bo te przykazania nie ulegają zmianie. Nic tam się nie zmieni. Świat idzie naprzód. Nowoczesność, technika, medycyna, komputeryzacja. A przykazania Boże są te same i nigdy nie zostaną zmienione. Przykazania kościelne mogą ulec zmianie. 5 przykazań kościelnych. Ale przykazania Boże się nie zmienią. Dlatego Chrystus dzisiaj też je przypomina. Mówi: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Nie tylko temu sądowi według prawa cywilnego, ale sądowi sumienia. Grzech ciężki. Nie będziesz odbierał życia nikomu. Życie ludzkie jest święte od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego dzisiaj tyle mówi się o aborcji, eutanazji. Życie ludzkie jest święte. Dalej mówi Chrystus: nie cudzołóż,
Ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Nie będziesz fałszywie przysięgał. Ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Nam czasami łatwo powiedzieć, uwierz mi, słuchaj, przysięgam na Pana Boga. Nie przysięgaj na rzeczy święte, nie przysięgaj na imię Boże. Bądź prawdomówny. Jeżeli będziesz uchodził w środowisku za prawdomównego, nie będziesz musiał przysięgać. Jeżeli będziesz spełniał Boże przykazania, to ludzie cię będą odczytywali dobrze przez pryzmat 10 Bożych przykazań, bo je spełniasz, bo jesteś dobrym chrześcijaninem, dobrym człowiekiem. 10 przykazań Bożych, 10 drogowskazów na drodze naszego życia. Nieraz kierowcy, jadąc z nadmierną prędkością, nie zwracają uwagi na znaki drogowe, ograniczenie szybkości, inne znaki drogowe. No, czasami policja wyskoczy gdzieś za rogu, no i mandacik. Panie kierowco, mówi policja, nie zauważył pan znaku drogowego? Nie, zagapiłem się. Mandat, nie ma wytłumaczenia. W naszym życiu jest tak samo. Pan Bóg nie jest policjantem, który wyskakuje za krzaków, żeby nam wlepić mandat, ale dał nam 10 przykazań Bożych na drodze naszego życia. Czy ta droga jest prosta, czy czasami gdzieś tam skręca, gdzieś szukamy tego Pana Boga, ale te przykazania na naszej drodze są. Bądź czujny, zwróć uwagę na przykazania, przestrzegaj ich. Czy to aż tak wiele? Nie. Przykazania są uniwersalne i wtedy, i dziś, i będą aż do końca świata. Siostro i bracie, kieruj się w życiu przykazaniami Bożymi. To jest nauka wypływająca z dzisiejszej Ewangelii, bo sam Chrystus te przykazania nam przypomina. I nie plotkuj, i nie gadaj źle o innych, o sąsiadach, o sąsiadkach. Nie komentuj, bo nie do nas należy sąd. Pan Bóg nas za to wszystko kiedyś będzie osądzał. Obyśmy przed Nim stanęli z garściami pełnymi dobrych uczynków. I żebyśmy usłyszeli od Chrystusa słowa: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. I tej radości kiedyś w domu naszego Pana i wam i sobie życzę. Szczęść Boże, błogosławionej niedzieli.